Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Piątek, piątunio, zerknijmy w takim razie, co się ciekawego dzieje na rynku światowym, co się dzieje na rynku krypto i dokonajmy podsumowania tej ostatniej sesji w tym tygodniu na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Przygotowałem tradycyjnie skrót informacji prosto z bankiera. Jak masz jakieś ciekawostki, które warto poznać, to oczywiście podrzuć je nam w komentarzu. Lećmy z pierwszymi newsami. Szczyt USA-Chiny. Napięta atmosfera i wzajemne oskarżenia. W napiętej atmosferze i przy wzajemnych oskarżeniach rozpoczął się w czwartek amerykańsko-chiński szczyt. Szef dyplomacji USA zarzucił Pekinowi próby podważania globalnego porządku. Strona chińska oskarżyła Waszyngton o wywieranie presji na inne państwa. Wysokie rangi urzędnicy z USA i Chin spotykają się na lasce twarzą w twarz po raz pierwszy, odkąd władzę w Waszyngtonie objęła administracja Joe Bidena. Komentatorzy oczekują trudnych rozmów w kwestiach spornych, w relacjach między mocarstwami, sprawach handlowych, autonomii Hongkongu, praw człowieka czy pandemii szkodnika. Stosunki amerykańsko-chińskie znacznie pogorszyły się podczas kadencji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa. Pekin wzywał zespół Bidena do resetu relacji, ale członkowie nowej administracji sygnalizują zamiar utrzymania twardego kursu wobec Chin. No to zobaczymy, jak to będzie wpływać na cały świat, jak również na rynki. Lećmy sobie dalej. Francuzi zastosują innowacyjne leczenie przeciw szkodnikowi. Minister zdrowia Francji w czwartek poinformował, że pacjentom ze szkodnikiem w ciężkim stanie oraz pacjentom z grupy ryzyka będą oferowane innowacyjne metody leczenia przeciwciałami monoklonowymi. Szczepionka AstraZeneca wraca do użytku w krajach, które zawiesiły jej stosowanie. Po czwartkowym oświadczeniu Europejskiej Agencji Leków, że szczepionka AstraZeneca przeciwko szkodnikowi jest bezpieczna i skutecznie chroni przed chorobą wywołaną przez szkodnika, kolejne kraje decydują się na odwieszenie stosowania tego preparatu. Zrobiły to już m.in. Francja, Niemcy i Włochy, które wznowią szczepienia AstraZeneca w piątek. Tego dnia preparat ponownie zacznie być podawany także w Portugalii. Podobną decyzję ogłosiła Hiszpania, ale tam szczepionka AstraZeneca wejdzie z powrotem do użytku dopiero w środę. W przyszłym tygodniu szczepienia tym preparatem ma wznowić także Holandia. Wznowienie w piątek szczepień AstraZeneca zapowiedziały również Litwa i Łotwa, a także Cypr i Bułgaria. Decyzji o przywróceniu szczepień preparatem firmy AstraZeneca na razie nie podejmują władze zdrowotne Szwecji, Norwegii oraz Danii. Polska nie zakupiła wszystkich przysługujących jej dawek szczepionek. Polska nie zakupiła wszystkich przysługujących jej dawek szczepionek. Na szczęście rząd postawił na właściwe firmy, podaje w piątek Rzeczpospolita. Część państw Unii Europejskiej zrezygnowała z należnych im w ramach unijnych zakupów dostaw od BioNTech i Pfizera lub Moderny, licząc na znacznie tańszą i łatwą w przechowywaniu szczepionkę firmy AstraZeneca. Teraz, gdy AstraZeneca dostarcza zdecydowanie poniżej obiecanych limitów, Austria, Łotwa, Czechy, Chorwacja, Słowenia i Bułgaria proszą innych o skorygowanie ich błędów i odstąpienie im z powrotem tego, co same lekkomyślnie oddały. Informuje Rzeczpospolita, sprawa ma stanąć na szczycie Unii Europejskiej za tydzień, ale zdaniem unijnych dyplomatów, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, nie ma na to szans. Budownictwo mocno w dół, najsilniejszy spadek od 2016 roku. Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2021 spadła aż o 16,9% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,5%, podał GUS. Był to najsilniejszy spadek produkcji budowlano-montażowej od października 2016 roku. Deweloperzy gromadzą pozwolenia, ale budują mniej niż przed rokiem. Pełne ręce roboty miały w lutym urzędy, które wydały rekordową, jak na ten miesiąc, liczbę pozwoleń na budowę mieszkań i domów jednorodzinnych. Wynika z danych GUS-u. Tak różowo nie było jednak na placach budów. Zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni ruszyli z mniejszą liczbą nowych inwestycji niż przed rokiem i dwoma laty. Mieszkania oddano do użytku. W lutym tego roku w Polsce oddano do użytku 16 723 lokale mieszkalne, o 2,4% mniej niż w styczniu, choć to drugi miesiąc z rzędu ze spadkiem po rekordowym grudniu ubiegłego roku. Zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy indywidualni oddali do użytku ponad 7% więcej mieszkań niż w lutym 2020 roku oraz o 4% więcej niż przed dwoma laty. I zerknijmy sobie na te pozwolenia. Wydane pozwolenia na budowę mieszkań i domów. Zdecydowanie lepiej prezentują się statystyki dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę lokali mieszkalnych. W lutym polskie urzędy wydały pozwolenie na budowę 27 179 lokalów, co było wynikiem o 16,7% wyższym względem stycznia 2021 roku. Wzrost względem lutego ubiegłego roku wyniósł 43,7%.
Lećmy dalej. Strata netto Getin Nobel Banku w czwartym kwartale wyniosła 133,1 miliona złotych. Wynik lepszy od konsensusu i zobaczmy sobie. Oczywiście, jak jesteś u nas na grupie na Telegram, to podrzucam takie informacje, tak więc zapraszam Cię serdecznie. Linki masz w opisie, jak i również w komentarzu. Strata netto grupy Getin Nobel Bank w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła ponad 133 miliony złotych, podczas gdy rok wcześniej strata wyniosła 245 milionów złotych. Wynika z wyliczeń PAB Biznes na podstawie raportu rocznego. Wynik okazał się 21% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 167,9 miliona złotych. No to zobaczymy, jak tam Getin Nobel dzisiaj sobie reaguje na kursie oczywiście. Popatrzmy dalej. Getin Nobel Bank nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji. To jest ważne. Pamiętamy, co się stało z IDEA. Getin Nobel Bank liczy na szybszy wzrost podstawowych przychodów. Bank, którego luka kapitałowa wynosi około 1,4 miliarda złotych, nie widzi ryzyka, że będzie objęty procesem przymusowej restrukturyzacji, poinformował prezes banku. Według wstępnych danych szacowany łączny współczynnik kapitałowy TCR na dzień 28 lutego 2021 roku wynosił 7,5%, czyli był poniżej wymagań regulacyjnych. Bank podał, że w połowie stycznia złożył wniosek do KNF z aktualizacją planu naprawy grupy i obecnie trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie. W 2020 roku strata netto grupy Getin Nobel Bank wyniosła 559,4 miliona złotych i wynik był pod wpływem istotnych jednorazowych obciążeń związanych z sytuacją pandemiczną, jak i portfele kredytów walutowych. Lećmy sobie dalej. Agora miała w czwartym kwartale 3,7 miliona złotych EBITDA poniżej oczekiwań. Wobec 54,5 miliona złotych rok wcześniej. Konsensus PAB Biznes zakładał wynik na poziomie 11,6 miliona złotych. Kurs akcji spadł o godzinie 9.40 o 1%. No to zobaczymy, jak tam dalej to przebiegało. Lećmy dalej. Orange Polska celuje w najbliższych latach we wzrost przychodów. Spółka chciałaby trwale poprawić zysk netto, poinformował podczas czatu inwestorskiego członek zarządu do spraw finansowych spółki. Mierzymy w osiąganie wzrostu przychodów i generacji gotówki, głównie z podstawowych gałęzi działalności komercyjnej. Będziemy to wspierać dalszymi działaniami oszczędnościowo-optymalizacyjnymi. Więcej w strategii w drugim kwartale. No to zobaczymy. Lećmy sobie dalej w takim razie. BOŚ szacuje koszty ugód związanych z kredytami walutowymi na 400 milionów złotych. Zarząd BOŚ oszacował koszty związane z przewalutowaniem kredytów lub pożyczek zabezpieczonych hipotecznie denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej na warunkach zaproponowanych przez przewodniczącego KNF. Łączny koszt wdrożenia ugód może wynieść 400 milionów złotych, podał bank w komunikacie. No to zobaczymy, jak tam BOŚ się również reaguje. Lećmy z jeszcze jedną informacją. Mercator tłumaczy, dlaczego wybrał skup akcji zamiast dywidendy. Decyzja o skupie akcji w Mercatorze była dla części inwestorów zaskoczeniem. Spodziewali się oni bowiem dywidendy. Na piątkowym spotkaniu z mediami przedstawiciele spółki tłumaczyli, dlaczego podjęli taką decyzję. Będę bardzo mocno bronił skupu, bo uważamy to za bardzo dobry sposób na dystrybucję zysku do akcjonariuszy. To ciekawe. Wyjaśnił w piątek Witold Kruszewski, członek zarządu do spraw finansowych Mercatora. Przede wszystkim zwracano uwagę na korzyści podatkowe. Przy dywidendzie podatek jest płacony od razu i na rachunek otrzymywana jest kwota netto. Przy skupie, gdy ktoś kupi akcję taniej, to jest słowo klucz, a sprzeda drożej, kolejne słowo klucz, to podatek zapłaci dopiero w kwietniu 2022 roku. Jeżeli ktoś kupił drogo, to nie zapłaci żadnego podatku. Jestem ciekawy, co ty na to. Możesz dać znać w komentarzu. Tak czy siak, Mercator choćby był nie wiadomo jaką perełką, no to doskonale zdajemy sobie sprawę, że przecież jak będą jakieś negatywne informacje płynące ze świata i tak naprawdę wszystko będzie lecieć na łeb, na szyję, to również taka ewentualna zwałka może doczekać się również Mercatora, a dywidenda byłaby wypłacona i mogłaby albo pomniejszyć stratę wtedy wywołaną takim zjawiskiem, albo oczywiście mogłaby być dodatkowym bonusem płynącym z faktu posiadania Mercatora w swoim portfelu. Tak więc co jest lepsze, no to już każdy indywidualnie może sobie ocenić. Na chwilkę zmieńmy klimacik na taką ciekawostkę. 200 Tajwańczyków zmieniło imię na łosoś, by zjeść za darmo sushi. Około 200 Tajwańczyków zmieniło w urzędach imiona na łosoś, aby skorzystać z promocji w sieci barów sushi. Głos w sprawie łososiowego bałaganu zabrał wiceszef MSW, apelując do mieszkańców o rozsądek. I co ty na to? Lećmy dalej.
Finlandia ponownie na czele listy najszczęśliwszych państw. Finlandia utrzymała czwarty rok z rzędu pozycję najbardziej szczęśliwego państwa na świecie. Wynika z opublikowanego w piątek raportu Instytutu Gallupa. Na jej pozycję nie wpłynęła wciąż trwająca pandemia szkodnika. Jednak pomimo wydarzeń ostatnich 12 miesięcy i wynikającego z niego pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego obywateli wielu krajów, nie nastąpiła żadna zmiana na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o pozycję najszczęśliwszych państw na świecie, utrzymała je Finlandia. Kolejne miejsca zajęły Islandia, Dania, Szwajcaria i Holandia. A my jesteśmy gdzie, jak myślisz? Lećmy sobie dalej. Cóż, to jakiś rekord nam się szykuje. Wbrew wszelkim prognozom, ludność w Niemczech nie zmniejszyła się. Wręcz przeciwnie. W Niemczech żyje dziś 83 miliony ludzi. Wynika z opublikowanego raportu Federalnego Instytutu Badań Ludności. No to ciekawe, kto tam u nich tak nadgania. Daj znać, jak wiesz. Lećmy sobie dalej. RenderCube chce zadebiutować na New Connectie w drugiej połowie 2021 roku, czyli kolejna spółka gamingowa wybiera się na nasz parkiet. Jak widzimy, spółka zanotowała w 2020 roku około 6 milionów złotych zysku netto. I lećmy sobie z tym, co się dzieje teraz ciekawego na świecie, bo sam jestem ciekawy, jak tam ta ostatnia sesja w tym tygodniu przebiega w tym momencie. Ropa po tej wczorajszej zwałce dzisiaj widzimy, że wyciągają delikatnie do góry $63.76 za baryłkę i na tygodniówce wygląda to w ten sposób. Jeżeli chodzi o Daxika, Daxik dzisiaj też w korekcie, chociaż już wyciągają tą sesję 14672 punkty. Pamiętajmy, że w tym tygodniu wyznaczyli nowy historyczny szczyt. Jeżeli chodzi o S&P 500, też wyciągają po tym korekcie 3911 punktów i na tygodniówce wygląda to następująco. Jeżeli chodzi o NASDAQa, po wczorajszym głębokim zejściu widzimy, że dzisiaj również wyciągają 12860 punktów. I lećmy sobie dalej, jeżeli chodzi o srebro. Dzisiaj cały czas kiszą się w tym range'u. Dzisiaj na plusie $26.18 za uncję. Złoto również w range'u na plusie dzisiaj delikatnie $1739 za uncję. I waluty do złotówki. Frank koryguje 4,16 euro. No dzisiaj również wysoko, chociaż delikatnie schodzą 4,61. Funcik koryguje 5,37 dolar. Również wysoko, na razie korygują 3,87 i WIG20. Zaraz w szczegółach oczywiście sobie poznamy, jakie spółki dzisiaj zanotowały spadki, ale lećmy sobie teraz na szybko z rynkiem krypto. Popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje. Na pozycjach shortek sprawdzałem, wielce nic nie dorzucili, cały czas mamy te same pozycje. Jeżeli chodzi o ekstremalną chciwość, wynosi ona w tym momencie 77, czyli rynek cały czas jest rozgrzany. Widzimy, że Bitcoin w ciągu ostatniej doby przecenił się delikatnie, zaledwie o 64, 59 tysięcy dolarów jedna sztuka kosztuje. Ethereum ponad $1817 za sztukę i też delikatna korekta. Cardano za to spada 10% w dół, a daleci. Jeżeli chodzi o największe również zmiany, to Polka 4% do góry w ciągu ostatniej doby podrożała, a jeżeli chodzi o największe zmiany w topowej setce, to Jewel wyskoczył 6083%, jakiś kosmos. Jak wiesz oczywiście, co za tym stoi, to daj znać w komentarzu. Harmony 43%, PoundX 36%. Kolejny projekt 22, czyli mamy jakieś wystrzały ciekawe, a jeżeli chodzi o korekty, popatrzmy, dzisiaj Cardano jest liderem spadków w topowej setce, oczywiście 10% w dół, Kyber Network 7,30, Cosmos 7, a to za żadny korektek na rynek krypto. Tutaj, jeżeli oczywiście myślisz o dywersyfikacji, w ogóle o rozgrywaniu tego rynku, to podwieszam Ci giełdy, z których sam korzystam. Trzy podstawowe, najważniejsza, jeżeli potrzebujesz do złotówki oczywiście, to tutaj BitBay i Binance, największe i najlepsze dla mnie giełda krypto na świecie. Jak masz już krypto i sobie przelewasz na tą giełdę, to nie musisz się weryfikować. Tam i 2 bitcoiny dziennie, z tego co pamiętam, jest bez weryfikacji, tak więc możesz operować na tych giełdach. I przejdźmy sobie już teraz do tego, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym na naszym parkiecie. Zobaczmy, jak chciałbyś coś zgłosić na nowy tydzień do hitów WIG-u czy też New Connectu, to zapraszam, abyś uczynił to w komentarzu. Oczywiście uzasadnij, mamy zgłoszenia, tak więc popatrzmy, kto zgłasza. Mamy zgłoszenie bardzo ciekawe, mamy zgłoszenie kontraktu. Tylko jestem ciekawy, czy to mamy patrzeć pod kątem spadków czy wzrostów, ale oczywiście dodajemy. Bardzo ciekawy jestem, w ogóle zastanawiam się, może kiedyś zrobimy jakąś ankietę, czy ktoś w ogóle rozgrywa kontrakty u nas z widzów. No i oczywiście Asbis dodajemy, tak więc dziękuję za zgłoszenia, pozdrawiam serdecznie i będziemy bacznie śledzić przez ten najbliższy czas. Zerknijmy sobie na to, co się wydarzyło dzisiaj na spółkach produkcyjnych. Widzimy, że dzisiaj Czarnków znów zblokowany. Do weryfikacji potykało oczywiście 23%, Cambridge 18% do góry, Excellence 5%, Makarony 4%, a w odwrocie mamy w dniu dzisiejszym Delco, które obrywa 2,29%, Wawel 1,61% na minusie, czyli delikatny korekt na produkcyjnych. Liderzy obrotu to Formas, Bańka 800, Haptek, mamy Bańkę 400, czyli naprawdę kosmiczny obrót. Lećmy sobie z hitami WIG-u. No tutaj widzimy, że Asbis, bardzo ładna sesja dzisiaj. No zresztą Asbis, jak się patrzy na ich wykres, to pięknie to wyglądało oczywiście z odpowiednich poziomów. 7,38 na plusie, JV 56 na minusie, setnych oczywiście, Arway 2% w korekcie, no i kontrakt dzisiaj notuje ponad 1% na minusie. Jeżeli chodzi o hity WIG-u z tego
z ubiegłego tygodnia, które za chwilkę zamknę. INC 1% do góry, Optim bez zmian. XTB traci dzisiaj 1,4 na minusie i Alien Games 0,4 na minusie i zamykamy, dziękujemy. Lecimy z hitami New Connectu. H4F dzisiaj przecenia się prawie 9%, zlatuje na 281 tysięcy obrotu i też dziękujemy. Nie będziemy już tutaj obserwować tego. Lećmy z tymi, co jest na tym tygodniu zgłoszone. Genome Tech, czyli nasz ostatni debiutant w tym tygodniu. 29% dzisiaj do góry, tak więc piękna wzrostowa sesja. Ponad 16 baniek. Hemp również ładnie, 16% do góry. ABS Invest 3,36 do góry, tak więc gratuluję, jak ktoś się zapał na te wzrosty. Dywidendowe, no tych spółek mamy tutaj co niemiara coraz więcej. CCS dzisiaj ogłosił zamiar wypłaty dywidendy. Oczywiście na kiminwestować.com tam będę Ci w zakładce dywidendy aktualizował to na bieżąco. Przypominam, że tutaj możesz sobie wejść i oczywiście sobie na bieżąco to monitorować. I popatrzmy z powrotem, wracamy. Dektra dzisiaj również ogłosiła, że będzie wypłacać dywidendę. No i mamy oczywiście rozgrywkę 8,79, Suwary 1,45 i w odwrocie dzisiaj najmocniej traci Simfabrik 6,37 i Simfabrik też zapowiedział, że wypłaci dywidendy. I to jest dopiero ciekawostka. CDA 3% w dół, a liderzy obrotu to Kruk 13 banieczek 6600 XTB. Jeżeli chodzi o pogromców, to w dniu dzisiejszym Genome Tech 29% do góry, Kosmos, Hemp 15%, reszta delikatnie na pulsie, tylko 3 spółki, Beard, Genix One, Selena. Pogromców przypominam, że wczoraj oglądaliśmy na sektorowym i jedziemy teraz z batkami i Nodzi, no, cały czas tutaj trzymają minusik. Jeszcze się nie otworzyło. Kiedy nam się tam otwiera? Przypomnijcie mi w komentarzu. Mabion 13% na minusie, Biomet Lublin 8,62, a liderzy obrotu to Mercator 73 banieczki. O, to dzisiaj konkretny zjazdzik 5,66. Biomet Lublin 73 miliony i 57 Mabion. Jeśli chodzi o budownictwo, dzisiaj Vistal, piękna sesja. O kurczę, ale piękna sesja. 25, no gratuluję wszystkim, którzy się zapali. Ładny obrót 725, no przepięknie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje z drugiej strony, Rafako obrywa 4,62, 4,49 Herkules i liderzy obrotu to Polimex 2 700 Budimex, który stoczył dzisiaj wojnę podaży z popytem 0 bez zmian, nikt nie wygrał, ponad 2,400 obrotu Rafako, 2,300 czy bańka 800 Selena. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym króluje nam Marvipol, rośnie prawie 5%, Towerin 3,92, a liderzy spadku to GTC 5,15, Inpro 3,70. Liderzy obrotu GTC 2 700 czy Atal prawie ponad 900 tysięcy, też walka podaży z popytem, nikt nie wygrał. Lećmy sobie dalej. Jeżeli chodzi o gaming, to dzisiaj Boombit, pięknie, 19% do góry. Tam chyba jakoś jego gra jest dosyć wysoko z tego, co kojarzy, bo jakaś informacja, możesz podrzucić oczywiście wszystkim w komentarzu. Redzik też ładnie, 15% do góry. Call to Play 9,29, Shockwork 6,84, 6,82, Art Games, ale jak widzimy, to są pojedyncze wystrzały, pojedynczych spółek. Tutaj mamy na tej liście ponad 60, które są właśnie z tej branży notowane na GPW i widzimy, że niestety maraz cały czas w gamingu trwa. Lećmy sobie z drugiej strony, popatrzmy na korekty. PB Games dzisiaj obrywa 8,47, Simfabrik 6,37, One More 6,31, Play to, czyli 5,49. Jak tam ten One More już wejdzie zarobił na tym swoim hicie, czy nie? Też mi podrzućcie, jak była jakaś informacja. Jeżeli chodzi o obroty, to liderem jest dzisiaj CD Projekt, 214 milionów, 1,13 na plusie. TS Games, ponad 14 banieczek, Huge, 5,900, 11bit, 5,800, 3,400 Playway, Boombit, 2,300 i banieczka 100 CA Games. Sam indeks dzisiaj 26382 i kto rozgrywał kontrakty delikatne, longi w grze 5700 na plusie. Na bankach w dniu dzisiejszym Getin się pnie cały czas do góry, 5,92, Alior 2,41, Getin Nobel 1,76, mBank 71 i tyle, jeżeli chodzi o wzrosty na bankach. Z drugiej strony BNP obrywa aż 6,35, UniCredit 4%, 3,8 handlowy, a liderzy obrotu to PKO BP, o kurczę, dużo obrot, 147 baniek, PKO SA 101 milionów. Chociaż mamy delikatne zejście, ale obroty są naprawdę zacne. Jeżeli chodzi o sam indeks, 5283 punkty, 2% na minusie. Jeżeli chodzi o dzisiaj, o jaka sesja na pole energii, ja Cię kręcę, piękna. No gratuluję, jak wszyscy oczywiście są z odpowiednio niskich poziomów na pole energii, tak więc PEP dzisiaj 19% i prawie 3 banieczki obrotu, pięknie. Interaut 2,86, 2,20, Figen, a z drugiej strony najmocniej obrywa Ackerman, tracą 9,73, H4F 8,97, czy Brass 5,36. Liderzy obrotu to Brass 5,87, 2900 PEP, ML System, Bańka 900 i banieczka na PGF. Lećmy sobie teraz dalej z tym, co się dzieje na indeksach. Widzimy, że dzisiaj shorty w grze. SWIG 80 jako pierwszy tutaj nam się wysuwa na wzrostach. 18311 punktów, 1,14 na plusie. Games 56,7, no reszta to tak delikatnie. Większość jednak jest dzisiaj w odwrocie. Popatrzmy, najmocniej dzisiaj obrywa Leki 7% w dół. Moto 6,70, Odzież 3,10. WIG 20 dzisiaj traci 1,69 na minusie, 1927 punktów. WIG MWIG 40 traci 1,57.
4289 punktów. Lećmy sobie teraz ze szczegółami. Tylko trzy spółki są na plusie. Alior 2,41, który tak naprawdę to chyba się już rozstaje z tym indeksem i chyba od poniedziałku wchodzi tutaj na jego miejsce Mercator. Jak się nie mylę, oczywiście możesz mnie skorygować w komentarzu. Orange 1,16, CD Projekt 1,13 i reszta w korektach. Najmocniej dzisiaj obrywa JSW tracąc 5,28, Tauron 3,86, LPP 3,77, Santander 3,14, liderzy obrotu Allegro 461, Baniek CD Projekt 214, KGH 153, mamy tych obrotów nawet sporo, PKO BP 147, Orlen, PZU, Lotos, LPP, PKO SA, również powyżej 100 milionów, tak więc no ciekawie, obroty będą zacne, lećmy dalej, MV40, w dniu dzisiejszym liderem Eurocash 1,72, Kenty 1,60, ale to są bardzo skromne i jest ich mało. Z drugiej strony najmocniej obrywa Mabion, który poleciał dzisiaj 13% w dół. Intercars 10, Biomet Lublin 8,62, BNP 6,35. I lećmy dalej, jeżeli chodzi o obroty. Mercator 73, Banieczki 73, Biomet Lublin, Mabion 57. Ezwik 80 wlatuje, czyli małe spółki. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzisiaj wydarzyło. W dniu dzisiejszym widzimy, że Bumbit 19% do góry, Pepsz 19%, Asbis 7,38, piękne sesje. A w odwrocie mamy Sandvik, który obrywa dzisiaj 5%, Newag 4,94, Bioton 4,46. Liderzy obrotu to Sanok 10 Banieczek, Asbis 9,100. I zerknijmy sobie teraz na New Connect. Dzisiaj jak widzimy Pathfound. Co to jest? Co to za jakieś zblokowanie? To trzeba to zweryfikować oczywiście. Co tu mamy? Potem Tamex też zblokowany 56, Genome Tech oczywiście potwierdzony prawie 30% i tutaj oczywiście pięknie to wyszło. Na większym obrocie również Hemp się rzuca w oczy, prawie 16%, 9800. Potem Redzik się również rzuca w oczy, na większym obrocie 15%. Banieczka, tutaj mamy Synerga, prawie 9%. Czy coś jeszcze? No tyle, na NewConnectie zawsze coś ciekawego można znaleźć, chociaż pamiętaj, oczywiście zawsze to podkreślam, ryzyko, które oczywiście jest obecne na każdym rynku, czy to na krypto, czy to na rynku głównym, ale na NewConnectie również jest bardzo dużo, tak uwzględni to w swoim podejściu, w swojej strategii. Wyżyn obrywa dzisiaj prawie 40% do weryfikacji oczywiście. IBC Polska 19 potwierdzone, potwierdzone NetWise, który spada 14, Passus, Nextbyte 12, na większym obrocie również leci H4F 200 080 przebite, prawie 9% w dół. No i właśnie tak to wygląda, zerknijmy na rekordzistów obrotu, zanim Inogen się obudzi, to zobaczmy. Genomtek dzisiaj liderem 16600, Hemp 9800, 5800, Braz, Formas, potem Haptek, Biomaxima i Synerga powyżej Banieczki. Lećmy sobie z Wigiem, co tam ciekawego na indeksie szerokiego rynku się dzieje. No dzisiaj Vistal piękną ma sesję, piękna sesja, 25, Gbumbit 19, Pep 19, Energo Instant 12, prawie 13, no gratuluję oczywiście wszystkim, którzy się załapali na te wzrosty, można się pochwalić w komentarzu, jeżeli oczywiście byłeś to ty. Potem na ładnym obrocie rośnie Asbis, 9 baniek przebite i 7% wzrostu, również ładnie Stal Produkt 5% do góry, 3900, jeżeli chodzi o obrót i transakcji dzisiaj zawarto również sporo, 202 595 sztuk, a obroty w dniu dzisiejszym piękne, 2 miliardy 434 883 532 zł. No to o czymś to świadczy. Lećmy sobie z drugiej strony, popatrzmy co się dzieje, jeżeli chodzi o spadki, co dzisiaj dostało najmocniej. Najmocniej, numerem 1 dzisiaj na zrzucie jest Elbudowa, która oberwała 16,80 na minusie i bańkę 800 wygenerowała, Prima Moda 15, Mabion 13, Intercars 10, Biomet Lublin 8,62, na większym obrocie również Mercator czy potem JSW, tak więc to są te spadki, które w tym momencie obserwujemy. Ja już przechodzę na nasze ankiety, tutaj zobaczymy co nas czeka na karcie społeczności, zapraszam abyś również oddał swój głos, mamy kilka ciekawych pytań. Jak często zaglądasz do swojego portfela akcji? Widzimy, że codziennie zagląda aż 58% głosujących, a już głos oddało 465 osób, tak więc wielkie dzięki, fajnie, że tutaj bierzesz udział w tych głosowaniach, bo dzięki temu właśnie możemy sobie również podglądać, jak inni uczestnicy rynku również zachowują się, czy też reagują na te poszczególne tutaj nasze pytania, które są, tak więc bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o to, co zobaczymy w najbliższy weekend, no to na pewno w niedzielę zapraszam Cię na przegląd spółek gamingowych, który będzie oczywiście wlatywał tradycyjnie o 18.15, a zamiast banków, o tutaj walka będzie do końca, widzę, Pogromcy 28, OZE 29, no i to już są albo te ostatnie godziny, zanim przystąpię już do tego materiału, tak więc jak chciałbyś jeszcze zmienić, no to zapraszam, żebyś tutaj wszedł i również oddał swój głos, a ja życzę Ci udanego weekendu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się, hej.